Tytuł kursu: roboty okładzinowe. Moduł: rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej stosowanej w budownictwie. Temat: oznaczenia stosowane na rysunkach związane z okładzinami. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie i dziękuję, że zgodził się Pan poświęcić nam chwilę czasu i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tematu oznaczeń stosowanych na rysunkach związanych z okładzinami. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedział nam Pan o oznaczeniach stosowanych na rysunkach związanych z okładzinami. Tak, to prawda. Proszę nam powiedzieć, czy są specjalne oznaczenia dla elementów wykończeniowych? Tak, tylko nieliczne elementy, które zaliczamy do wykończeniowych, mają specjalne oznaczenia na rysunkach. Reszta informacji podawana jest w części opisowej projektu. Specjalne oznaczenia mają drzwi i okna. W wykazach stolarki budowlanej stosuje się dodatkowo podobne oznaczenia przygotowane uwzględniające liczbę skrzydeł okiennych i kierunku ich otwierania. Proszę nam powiedzieć, jakie są umowne rodzaje drzwi i wrót? W oznaczeniach umownych drzwi i wrót wyróżniamy trzy rodzaje drzwi. Są to drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz wieloskrzydłowe. Jakie oznaczenia uproszczone drzwi i wrót jednoskrzydłowych mogłyby Pan wymienić? Do oznaczeń wrót jednoskrzydłowych można wymienić: A. Rozwierane z progiem, z wyjątkiem balkonowych. B. Rozwierane bez progu, z wyjątkiem balkonowych. C. Rozwierane balkonowe. D. Wahadłowe. E. Przesuwne. F. Podnoszone. I na koniec proszę wymienić wrota dwuskrzydłowe. Na jakie oznaczenia i wyróżnienia można się napotkać? W oznaczeniach wrót dwuskrzydłowych wyróżniamy: A. Rozwieranych, z wyjątkiem balkonowych. B. Rozwieranych balkonowych. C. Wahadłowych. D. Przesuwnych. Dziękujemy Panu za przybycie oraz za udzielenie nam informacji o oznaczeniach i wyróżnieniach drzwi i wrót. Ja również Państwu dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.